Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Paladinsach, moi drodzy. Boisz troszeczkę niku tego gościa, który jest brązem tutaj, ponieważ ma nick Disconnected 45, co troszeczkę mnie niepokoi ze względu na to, że jeżeli gości rzeczywiście zdiskonektuje w trakcie gry, to zrozumie, dlaczego jest w brązie. Chyba że po prostu ma taki beznadziejny internet i tak sobie po prostu ustawił, taki nick sobie po prostu ustawił. Tak, miał piknąć Inarę, ale stwierdził, że ma to w dupie. Więc, no cóż. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. O, na szczęście, patrzcie, wyjątkowo jest w miarę poziomem dostosowany mecz. Znaczy, no jedynie oni mają tego Rukusa, który nie ma zupełnie rangi. A my mamy tą serię, która ma platynkę. Natomiast w obu teamach są nareszcie brązy, wow. W końcu będzie kto miał psuć mecz. Tylko boję się, w którym teamie będzie to bardziej problematyczne. Czy to u nas, czy to u nich. Patrzę na ich tanku i wydaje mi się, że jeżeli tylko ten gościu będzie w miarę rzucał tarcze i będzie w miarę ich odpychał, nie wiem, bił jakkolwiek, to powinniśmy dać radę, bo wtedy, zakładając oczywiście cały czas mówię, jeżeli ranga tutaj by odzwierciedlała skilla, to w tym momencie oni mają dużo większy problem, bo nie mają praktycznie heala, tak? Nie mają supporta wtedy. Dobra. Okej, no woltyżerka jak chcę, znaczy no mistrzowska jazda, ja to będę nazywał albo tak, wybaczcie, znowu telefon musiałem przestawić. Stawiam się grubo na tym, co wziąć. Chciałbym kauta, ale czy jest kaut tak bardzo potrzebny? No zobaczymy, czekajcie. Zobaczę jedną rzecz. Troszkę dziwna talia, wydaje mi się, że ja mam zupełnie inną. No cóż, nie wiem co o tym myśleć. Mamy BK'a, to on będzie robił za gościa, który będzie niszczył tarczę, tak? O, dokładnie. Okej, okay, super. Znaczy tarczę, no w sumie tak. Tylko szkoda, że nie ma tej swojej legendarki fajniejszej. Ja pierdzielę! Mi się oberwało, to tragedia przecież jakaś. Dobra, czekajcie, ja chcę tutaj pomóc. Dobra, pomogłem mu na tyle, na ile mogłem. Pięknie, porobił to. Czy droga, co tam żeśmy bili. Super, ej. Naprawdę, dobry początek, tylko no, też nie można zasadzać z tą uciechą, prawda? Zawsze się nagle nie okazało, że będziemy w dupie totalnie. Ale nie, to ja sobie rzuciłem tarczę, której bym chciał, ale mniejsza już. Już za późno na rozmyślania. Tak, ej, nie zdążyłem teraz anulować wyciszenia. A żeby sobie teraz wciąć tarczę z powrotem. Bro, on pewnie coś do mnie tym razem. No, nie, a przepraszam, on chciał leczenie i... Tam chyba Serious nie podleczyło, jeżeli dobrze rozumiem. Okej. Okay. A chwila. Tutaj trochę pomogę, bo jeszcze mamy procenty na spokojnie. Do wzięcia. Dobra. Dziwnie łatwe to było. Znaczy, nie wiem, poczułem się tak naprawdę poziomem niżej. Bo ten drogas powinien był mnie zabić już wiek temu. Cholera, nie zdążyłem tą Mako i Makole, czy jakkolwiek się to odmienia. Tutaj zepsuć planów, tutaj tarcza. Dobrze poszło. Znaczy całkiem, tak? Co tu się dzieje? Oni grają tak trochę bez sensu. Znaczy, wydaje mi się, że oni się tam rzucają praktycznie pod... Znaczy, no nie pod miecze, bo to tutaj troszeczkę nie mamy miecze, ale... Pod broń praktycznie. Dobra, bij sobie we mnie, panie Makoa. Tutaj nie miałem szans za bardzo na przeżycie. Jakoś mnie to tak, jak mówię, i tak nie boli. Bo naprawdę sobie dajemy radę. Zobaczcie na ich HP, praktycznie cały czas gdzieś tam low. Cały czas gdzieś tam na low oni są, więc myślę, że spokojnie damy radę. Tylko że żebyśmy się teraz nie wygupili znowu. No właśnie, do dupy trochę żeśmy to zrobili teraz.
niech sobie biją, niech biją. Nie ma problemu. Cholera. Nie zdążyłem nic sobie dobić, a ta Aszka tam była chyba zajęta czymś innym troszeczkę. O, widzę, że jeszcze jest serii Nerf tutaj. Bach ma broń, jeżeli się nie mylę. To jest dawna, bardzo dawna seria, mam od tej serii bodajże tylko chyba broń do Tyry. A propos skinów. Mogłem bardzo niewiele ich, takich tych, które można dostać jedynie za kryształy. Też jak wiecie, ja niespecjalnie się tym zajmuję i jakoś mam to gdzieś. No, tego baka by mi się przydało wyeliminować, nie? Dobra, załatwiony. Tego Makoe. Cholera jasna. To trochę nam przeszkodziło. Ale to nie problem. Ja chyba zrobiłem co mogłem, ale niewiele pomogło. A, trochę wasted wolf, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy w praktyce. Nie, aż szkoda, coś tam padnie. Albo i... O, serio chyba ją jednak uratowała. Dałoby się tylko, żeby jeszcze postała tam przez chwilę przy tym payloadzie, bo... Niestety kawałek mamy do niego jeszcze. Och, cholera, no. Niestety nie wyszło. A ja chyba znowu, bo jak był pewnie przy payloadzie i pewnie znowu... A nie, serious. Chyba są klas. Serious way to jeweled. That was a waste. Load. I tried to save it. No trochę ma rację, tylko że... No prawie jej wyszło, tak? Wydaje mi się, że nie powinno tutaj być hejtu na nią, bo próbowała. Ja też zresztą w sumie zwastowałem strasznie ulta, bo... Prawda, rzuciłem go tylko po to, żeby odepchnąć trochę tego payloada, a przepchnąć tego i tak, żeśmy nie przepchnęli jakoś specjalnie dużo. Szczególnie, że mnie bug przesunął. Myślę na tym, co kupić teraz jeszcze. A nie specjalnie wiem co, więc na razie sobie daruję. O, zaczyna się. Jest z biedy drogo. Tylko, że go nie zabił chwilkę później dosłownie. Dosłownie ćwierć sekundy. Tyle ci tarcza. No, chociaż mogę temu Lexowi w sumie dać, tak czasem myślę. Znaczy tak teraz myślę. Fuck! Aj, goddammit, nie poczułem go tutaj... próbowałem ściągnąć, a ja miałem w ogóle baka na plecach, tego nie zauważyłem. Za bardzo na siłę się tutaj wypchnąłem teraz. Chociaż z drugiej strony mam 84%, więc całkiem nieźle. Dobra, poczekam na tego kauta na trzeci poziom. A jeszcze ten ma... Wydaje mi się, jakby ten mal wcale im tak dużo nie robił, nie pomagał. Ale to może tylko moje złudzenie jakieś czy coś. Dobra, pomogę tutaj Lexowi. Może. Wielki wypadek. Rzuciłem chyba komuś tarczę. Nie rzuciłem, dobra. Tam jest mal. Poza ten Bomb King się tam trochę pieprzył na Hama. O dobra, trafiłem go z The Horse. Gdzie on w ogóle poleciał? Hey, what? A żeby tylko na plecy potem nie wszedł. Trzeba się tutaj pilnować. Się podleczę, znaczy podleczę, wrzucę te tarcze. Zapominam cały czas o tej tarczy, właśnie to jest chyba mój największy błąd. Gdy gram... Thorvaldem. Cholera jasna. Nie mogę się tak bardzo rzucać, bo widzę, że... To póki co sprowadza na mnie tylko śmierć, no i będzie martwa. Aszka pewnie. To miałem w ogóle z dziwny ekran. O nie, jednak ten droga chyba zwastował tego ulta, okej. Okay. Nie narzekam. Nie wiem komu mam pomóc, bo nie widzę za bardzo tam nikogo. O, panie Leksie. Tam ci tarczę. To bombkingowi chciałem też rzucić, ale tam już była Aszka. Znaczy, że Aszka, serio, oczywiście. Cholera. No i nie zdążę teraz tego Bomb Kinga zrzucić mu tarczy. Dobrze, z mojej podlecić, bo z przyzwyczajenia po prostu. Dobry jest całkiem ten bug. W sensie dużo bije nam przede wszystkim. Okej, walną łaszkę. Tego można było się spodziewać, powiedzmy po nim. Leczonko. Całkiem nieźle poszło. Znaczy, nie chwali mnie przed zachodem słońca, wiem, ale...
Idzie coraz lepiej. Czekam na z ultem na odpowiednią chwilę. Najbardziej odpowiednią chwilę, może tak. O właśnie, pchnięcie udane, jeszcze damy radę, może baka tej walnąć? Nie. Dobrze. Poszło ok, moim zdaniem. Szczerze mówiąc, odnowę mogę sobie wziąć bez problemu, wydaje mi się, bo oni naprawdę nam niewiele robią. A będziemy sobie poszedł jeszcze w odporność może. No mógłbym teoretycznie, ale czy tak bardzo potrzebna z drugiej strony, może jednak przystań wezmę. Znaczy teraz się to nazywa schronienie. Ja mówię na to przystań cały czas, bo to jest po prostu bezpieczna przystań. A to jest, znaczy jeżeli nam dobrze pójdzie, to jest ostatnia runda. Jeżeli źle nam pójdzie, to przedostatnia, tak bardzo źle. A jeżeli tak średnio, no to może być nawet też przedostatnia. To zależy wszystko od tego, jak pójdzie. Po prostu, ale liczę na to, że wygramy po prostu. Po prostu, tak, po prostu. Minion powtórzę w jednym zdaniu. To ja. Coś mam na plecach, czy mi się wydawało? Nie. Damage mi jakby wchodził z plec, to mi się wydawało. W sensie, tak jak mi kierunek wskazywał, tak jakby. Ten... Nie wiem jak to nazwać. Kierunkiem. Wskaźnik damage'a? Wskaźnik kierunkowy damage'a? Cokolwiek? Nie wiem jak tak jak powiedziałem, to sparafrazować jakoś inaczej. Rzucam mu tarczę na wszelki wypadek. Pojrzę tutaj na wszelki, ale wątpię, żeby tutaj przeszli. Skoro tam się biją. I GG. I biegające postaci tam. To było coś pięknego, ale fajnie. W końcu mecz wygrałem, tak? W ogóle ja strasznie spadłem, bo w międzyczasie sobie pograłem, stwierdziłem. Wbiję może sam do tej platyny. Spadłem do 14 punktów. Nie mówiąc o tym, że raz dostałem ujemne punkty za to, że po prostu nie mogłem zaakceptować meczu. Super. No. Ale Bombking został zagranie meczu. Super. Punkty pójdą na plus. Może z 7, 11. Zobaczymy. Aszka na celu. No nie dziwię się, bo dużo wychodziłem z tego. 23 kile Lex. 81k leczenia, ładnie, bardzo ładnie ta series. 75k obrażeń. A w ogóle tak, Aszka, znaczy no, może jej statystyki troszkę były słabe, ale jak na brąza, okej, bardzo ładnie. Series, no ale ona leczyła, tak? No, nie ma co jej tej obrażeń za to, czy coś. Ale w ogóle Aszka miała bardzo podobny damage do mnie, więc wow. Muszę jej pogratulować, bardzo. Z drugiej strony ja się głupio rzucałem, więc może to była kwestia tego. Natomiast u nich jedynym dobrze grającym, jak tak patrzę, znaczy Bug grał dobrze pod względem taktycznym. Mal zrobił całkiem niezłe to leczenie mimo wszystko. Aż jestem w szoku, bo wydawało mi się, że zrobił dużo mniej. Natomiast Makoa miał bardzo ładne statystyki i ładny damage. Zresztą Drogos podobnie, tylko że Drogos no to jednak mimo wszystko jest damage, tak? A u nas damage miał no też więcej. Najlepiej to Lex, 101k. No nic moi drodzy, ale nie spojrzałem ile dostałem. 8 punktów, no trudno. Trochę mało, ale damy radę. Mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki z Paladinsów. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.